Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Choć ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada, to Zielonogórzanie 60+ świętowali już dzisiaj, a może dopiero, bo 1 października był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Zielonogórzanie obie te okazje postanowili więc połączyć i spotkali się w zielonogórskiej palmiarni. Tym bardziej, że w pierwszej połowie października obchodzony jest zawsze Lubuski Tydzień Seniora. Na uroczystości w zielonogórskiej palmiarni spotkali się pionierzy naszego miasta, w tym szefowa ich stowarzyszenia Wanda Skorul. To nasze spotkanie po tej pandemii, po 8-miesięcznej przerwie, to nawet nie spodziewaliśmy się, że dzisiaj tyle osób przybędzie. Bo zazwyczaj są tłumaczenia, że nie możemy chodzić, że to czy tamto. Natomiast widzę, że ludzie lgną do siebie, po prostu potrzebują tej więzi. My bardzo często organizujemy takie spotkania, żeby ludzie się po prostu spotykali ze sobą, bo starsze osoby zazwyczaj siedzą w domach. Zielonogórscy seniorzy to ponad 25% wszystkich mieszkańców naszego miasta. Samo zaś Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry liczy ponad 150 osób. Część z nich to podopieczni Centrum Usług Opiekuńczych. Tych seniorów przybywa z każdym rokiem, więc jest to taka pokaźna grupa naszych mieszkańców i Centrum Usług Opiekuńczych, nasza jednostka, na co dzień świadczy usługi i opiekę nad tą grupą seniorów. Stąd moja też obecność, bo Stowarzyszenie Pionierów jest to grupa seniorów, z którymi bardzo ściśle współpracuję. Z wiadomych powodów jest to najstarsza grupa jakby seniorów. A czego można życzyć współczesnym seniorom? Zdrowia przede wszystkim, dobrej kondycji. No, bo to jest potrzebne, bo bez tego no niestety to trudno jakąś działalność czy cokolwiek, żeby można było robić, ale to tak wszystkim możemy życzyć, nie tylko pionierom. I tego też seniorom życzymy oraz samych dobrych osób wokół i dużo nadziei, bo tej ponoć od początku pandemii brakuje im najbardziej. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.